Cześć wszystkim, witam wszystkich majsterkowiczów, zbuduję dzisiaj go-karta terenowego na bazie mini-kłada z silnikiem niedużym, co prawda, bo z kosy spalinowej, ale wbrew pozorom go-kart na samym końcu okaże się być całkiem zrywny i dosyć szybki. Będzie też głośno, pospawamy przelotowy wydech, co doda mu trochę mocy, no i oczywiście charakteru. Całość na końcu zważymy, pola kierujemy, sprawdzimy prędkość maksymalną, wykonamy próby w terenie i na asfalcie i wiele, wiele innych. Dlatego zostańcie ze mną do końca, nie zapomnijcie o łapce i subskrypcji, a ja biorę się już za robotę. Dobra, okej, zatrzymajmy się na chwilę, powiem co i jak. Jak widzieliście, go-kart mechanicznie w miarę ogarnięty, jeździ, skręca, hamuje. Dobra, najważniejszy element tego go-karta to jest przekładnia. Bez tej przekładni go-kart praktycznie nie ma szans ruszyć. Nawet gdybyście tutaj zamontowali bardzo małe trybeczko i wpuścili na ośkę na duże, to też nie pojedzie. Z tym silnikiem na pewno nie, mogłoby to zdać egzamin, ale w hulajnodze jak się odepchniecie i dodacie gazu, wtedy tak. Nawet gdyby zredukować masę o połowę, to też nie będzie miało szans ruszyć, dlatego że wiem to z doświadczenia, bo w tym minikładzie już tak próbowałem z małym trybkiem tutaj, no i niestety jechać nie chciało. Ta przekładnia na Allegro kosztuje 60 zł i po sprawie. Mocowania na śruby pasują tutaj bez większych problemów. Te przekładnie są z minikładów, z minikrosów, także tyle. Jeszcze jedną rzecz. Seryjnie te przekładnie mają tutaj większe te zębatki, czyli jakieś 11 albo 14 zębów. Ja zamontowałem trochę mniejszą zębatkę z racji tego, że chciałem, żeby ten go-kart jechał troszkę wolniej, ale miał więcej tak jakby momentu, przez co będzie miał łatwiejszy start, czyli łatwiej ruszyć z miejsca. I druga sprawa, mniejsze trybko spowoduje też to, że nie będzie tak
palić tego sprzęgła tutaj. Tutaj popełniłem mały błąd trochę, dlatego że założyłem łańcuch rowerowy. Myślę, że lepiej egzamin zdałby jednak łańcuch trochę szerszy, z jakiegoś właśnie mini crossa, mini quada. Jeżeli chodzi o siedzenie, to ciekawym rozwiązaniem wydało mi się zamontowanie fotelika samochodowego, dlatego że fajnie on wygląda, ma od razu już pasy bezpieczeństwa, jest co prawda trochę mały, ja się w niego osobiście nie mieszczę, no ale nie ja będę tym jeździł. Co do wydechu, trzeba będzie go przerobić, dlatego że znajduje się on zaraz tu z tyłu za fotelikiem i te spaliny lecą trochę na kierowcę. Do wydechu przygotowałem sobie tutaj jakieś rurki, to ogólnie będzie nasz cały wydech. Tutaj mam taką końcówkę. Chciałem ją założyć tu od spodu, ale będzie chyba za nisko i będzie wadzić o różne wyboje. Dlatego spróbuję to umieścić tutaj wyżej. Mam też takie kolanka hamburskie. One fajnie się będą łączyć z tymi rurkami. Nie trzeba ich będzie wyginać. Ja biorę się za spawanie, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Działamy dalej. Odpalamy go, pewnie już jesteście ciekawi, jak to słychać. Pokażę wam jeszcze tak przez chwilę, jak to słychać na seryjnym wydechu. Co, i odpalamy. No i tak ten wydech sobie pracuje. Na żywo słychać to całkiem spoko, nie wiem jak to będzie na filmiku. Druga sprawa, na pewno silnik jest troszeczkę mocniejszy na takim przelocie. Dospawałem tu jeszcze kilka profili po bokach i z przodu, ale to z przodu zaraz go odwrócę, bo tam jeszcze coś dołożyłem. Pojedziemy nim za niedługo w teren, zobaczyć jak to jeździ, ale zobaczcie ten przód jeszcze. Tutaj z przodu dospawałem jeszcze te profile, zmieniłem mocowanie kierownicy i założyłem coś takiego, co jakby to można nazwać amortyzator skrętu. Pracuje on tak, dlatego żeby te koła nie skręcały tak ostro, tylko bardziej, żeby to było takie płynne. Te amortyzatory czy uchwyty to są z pralki automatycznej. Pojedziemy tym zaraz w teren, sprawdzić jak to jeździ, ale chciałem go jeszcze polakierować, ale nie chcę was już tym zanudzać. Mamy rozkręcone wszystko gotowe pod malowanie, ale zastanawialiście się, ile taka klatka może ważyć? Dospawałem tu jeszcze oczywiście kilka blach, ale właściwie to jest bardzo lekutka. Waga tego to 15,5 kg. Potem zważę resztę i powiem wam, ile ogólnie waży całość. Tyle
tyle od strony budowy, przejdźmy zatem do jazdy. Testowaliśmy go karta 2 dni, jest dosyć szybki, prędkość maksymalna na asfalcie mierzona aplikacją pokazała całe 23 km na godzinę, nie wiem jak to ma się do rzeczywistości. W międzyczasie zrobiłem mały upgrade i dospawałem regulowany ogranicznik gazu, co zmniejszy też prędkość maksymalną do kilku kilometrów na godzinę, tak aby wszyscy byli zadowoleni. Zobaczcie jak to jeździ, a ja żegnam się z wami do następnego. Subskrypcja i łapka mile widziana. Cześć!